Witam serdecznie w naszej komentatorskiej serii. Dzisiaj materiał mocno opóźniony, tak bardzo mocno opóźniony, że możliwe, że nie będzie dzisiaj plociuszka, ale to jest bardzo ważny materiał. A opóźniony jest dlatego, że pierwotnie miał być o czym innym. Miał być o prawdopodobnie kolejnym zamachu terrorystycznym w liniach lotniczych, o tym nieszczęsnym locie Airbusa A320 z Paryża do Egiptu, który nie doleciał, gdyż niestety uległ katastrofie w powietrzu. Prawdopodobnie był to zamach terrorystyczny, już Grecy odnaleźli szczątki. No straszna, przerażająca rzecz, o której na pewno warto powiedzieć, zwłaszcza, że eksperci, którzy się wypowiadają, coraz mocniej wskazują, że powodem, dla którego do tego zamachu prawdopodobnie doszło, ponieważ jest to jeszcze nieoficjalne, tylko Rosjanie mówią, że prawie na pewno, a Grecy mówią, że prawdopodobnie był to zamach terrorystyczny. No, eksperci wskazują, że problemem jest po prostu coraz większa społeczność pewna we Francji, która się radykalizuje i wśród której jest coraz więcej przeróżnych takich, powiedziałbym, no, jakby to ładnie powiedzieć, no, ekstremistów po prostu. Nie bójmy się tego słowa powiedzieć, że to jest problem. Także już coś się zmienia. Ja Dziewulski to powiedział w TVN-ie. Był też taki, dobra, to zróbmy to. Nie będę robił takiego przydługiego wstępu. Jak starczy czasu, to po prostu jeszcze na końcu powiem o tym autobusie, o tym Airbusie, a właśnie na początku powiem o autobusie. Powiem oczywiście, no skala zamachu dużo mniejsza, ale rzeczywiście wszystko wygląda na to, że mieliśmy pierwszy zamach terrorystyczny na terenie Polski, do którego oczywiście się nikt się nie przyznał i on był taki na szczęście bardzo nieudolny. Na szczęście w jego wyniku tylko jedna osoba została ranna, nikt nie zmarł. Niestety to, w jaki sposób on został przeprowadzony, no budzi bardzo duże takie, powiedziałbym, no skojarzenia z zamachami terrorystycznymi, które miały miejsce chociażby w Brukseli ostatnio, ponieważ wygląda na to, że no, w ogóle źródłem jest platforma Kontakt24, macie link w opisie, tam jest między innymi film. Film nagrany przez ludzi i tam widać szczątki tej bomby i wyraźnie widać, że tam były jakieś takie kulki, jakieś takie nakrętki od śrub, no po prostu, że wygląda to na taką typową bombę domowej roboty. Kto ją zrobił? W sumie wszystko jedno, tak? Bo czy bomba zrobiona przez fanatyka islamskiego, czy bomba zrobiona przez śmieszka, który sobie myśli, ha, 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 wysadzę trochę ludzi w powietrze, to będzie całkiem zabawne, czy zabija inaczej? No, zabija tak samo. Znaczy, możliwe, że nie zabija tak samo, bo jak już mówiłem, ta bomba była zrobiona bardzo nieudolnie, niemniej jednak, no, tutaj jest to przerażające, że to się zdarzyło, tak? Mamy precedens i w tym momencie wygląda na to, że przestajemy być krajem wolnym od terroryzmu. Bo podkreślam jeszcze raz, tak samo jak nie wolno mówić, że wszyscy uchodźcy to uchodźcy islamscy, czy z tych terenów Afryki i Azji, i w tym momencie zapomina się zupełnie o Ukraińcach, którzy też często uciekają z terenów wojny. I tak samo nie można mówić, że wszyscy imigranci to stamtąd, bo znowu zapominamy chociażby o Ukraińcach. Tak samo cały czas mówię, że wszystko jedno, kto tą bombę zrobił i wszystko jedno, czy to była jakiś tam jad religijny, czy po prostu jakiś niezrównoważony psychiczny zwyrol pomyślał, że wszędzie są te bomby, to ja też to zrobię. Jest, słuchajcie, najpierw trochę faktografii, tak jak zwykle. No, zdarzyło się to we Wrocławiu, na ulicy Kościuszki, w autobusie linii 145 i ktoś dostawił w tym autobusie reklamówkę. Kierowca ją zauważył, postanowił postąpić tak, jak chyba należało, czyli wyniósł ten pakunek po to chyba, żeby ewentualnie, gdyby to była bomba, to żeby zmniejszyć zasięg rażenia, że się tak wyrażę. Oczywiście pewnie mógł postąpić lepiej, pewnie mógł wezwać policję, pirotechników, wiele innych instytucji. Niemniej jednak, no, dzięki niemu ta bomba, bo później się okazało, że to była bomba, nie wybuchła w autobusie, wybuchła no, poza autobusem i raniła tylko jedną osobę. Jestem laikiem, ale wydaje mi się, że gdyby wybuchła w zatłoczonym autobusie, w takiej zamkniętej przestrzeni, to wszystko, co polatało sobie później po tym, jak ta bomba eksplodowała, prawdopodobnie
prawdopodobnie narobiłaby więcej szkód i być może ktoś by zmarł, a na pewno więcej osób zostało brannych. Także tak na zdrowy chłopski rozum wydaje mi się, że kierowca autobusu postąpił słusznie. Chociaż jeżeli się mylę, bardzo proszę, napiszcie mi to w komentarzu. I teraz są cytaty już poważnych ludzi. Kapitan Remigiusz Adamańczyk, rzecznik Komendy Miejskiej Wrocławskiej Straży Pożarnej, mówi wprost, że kierowca wyniósł podejrzany pachunek, a później on eksplodował. Agnieszka Korzeniowska, rzeczniczka wrocławskiego MPK, jako osoba, jedna osoba została trafiona odłamkiem, jest lekko ranna. Tyle. Tyle wiemy. Na tym filmie, który jest na Kontakcie 24, no właśnie widać, że ta bomba jest to taka bomba właśnie na ten taki wzór homemade, czyli no po prostu tam niektórzy pisali, że to trochę wygląda tak, jakby ktoś wykorzystał do produkcji tej bomby szybkowar, czy coś w tym stylu. No niemniej jednak, no tam ewidentnie były śruby i nakrętki, więc bo poczytałem sobie trochę komentarze. Te komentarze mnie przeraziły. Za chwilę będzie kolejny taki akapit odnośnie tych komentarzy. Natomiast no to no nie mogło być tak, że ktoś niósł sobie zupę w szybkowarze, tylko bez kuchenki, czyli bez źródła ciepła, i nagle mu ten szybkowar eksplodował, bo niby dlaczego miałby eksplodować, jakby był bez źródła ciepła? No, kto gotuje nakrętki, kto gotuje kulki od łożysk kulkowych? No nikt normalny. Oczywiście wygląda na to, że człowiek, który zrobił tą bombę, był po prostu nieudolny. Całe szczęście, bo nikt dzięki temu nie zginął. Natomiast no, to, co się trzeba cieszyć, natomiast wygląda na to, natomiast ja cały czas podkreślam, przy tej obecnej fali terroryzmu, jaką w tej chwili mamy do czynienia, tutaj nie mamy jakiejś takiej jednej wielkiej organizacji, która chce nam zaszkodzić. W związku z tym wystarczy tylko uciąć łeb tej organizacji poprzez pozbywanie się tych nie góry, nie członków, tylko szefów tej organizacji, i że ona sobie sama tam obumrze. Nie, no tutaj problemem jest jad, który się leje w umysły ludzi i którzy wierzą w to, że mordując ludzi między innymi poprzez podkładanie bomb, no robią coś dobrego i że przez to mogą na przykład trafić do raju, jeżeli to było na tle islamskim lub jeżeli to było na tle takim, że jakiś wariat to zrobił, bo uznał, że to by było jakieś śmieszne, zabawne, albo ja też tak chcę, albo dlaczego Polska to taki zaścianek, wszędzie są zamachy terrorystyczne, u nas nie ma, Bach wziął i podłożył. No przerażające to jest, ale wszystko jedno, no i ta ideologia, jeśli był pierwszy przypadek, to znaczy, że zaczną się przypadki następne i wcześniej czy później zrobi to ktoś, kto umie zrobić taką bombę. Wygląda na to, że nasz system, powiedziałbym, wczesnego reagowania tak średnio działa, no bo ktoś jednak ktoś jednak wyszedł. Ktoś jednak ten pakunek zostawił. Nie było reakcji takiej natychmiastowej. No, wygląda to nie za fajnie. Przede wszystkim wygląda nie za fajnie to, że ja nagrywam dla was ten materiał. Jak sobie skończyłem robić research, zaczynam go nagrywać około godziny 16. Te wydarzenia TVN na Kontakt wrzucił już około godziny 14. A media cały czas mainstreamowe grzeją tym samolotem. Oczywiście samolot to jest dużo większa tragedia, no bo tam zginęło, rozumiem, około 66 osób, nawet więcej, bo tam chyba 66 było pasażerów, plus przecież piloci, stewardesy, no to tam pewnie było ponad 70. Wielka tragedia, tutaj tylko jedna osoba ranna, ale dla nas, Polski, lokalnie, to jest dużo większa tragedia, bo my do tej pory byliśmy krajem wolnym od zamachów terrorystycznych. I teraz cały czas podkreślam, wszystko jedno, czy to zrobiła jakaś grupa terrorystyczna, bo na przykład chce testować sobie nasze możliwości przed Światowymi Dniami Młodzieży i sprawdza, czy się daje, czy... Przepraszam za cięcie. No bo jak już mówiłem, to wszystko nie ma znaczenia. Czy to była jakaś organizacja terrorystyczna, która po prostu sobie testuje nasze systemy bezpieczeństwa, nasze służby, sprawdza, co można, jak szybko te służby reagują, szuka tak zwanego miękkiego podbrzusza, czyli tych miejsc, w których można zaatakować, robiąc jak największe szkody. To by było nawet logiczne, że jeżeli to jest dopiero testowanie, to jednocześnie mamy do czynienia z testowaniem przy jednoczesnym uśpieniu czujności, czyli robimy jakąś taką bombę, która niewiele może zrobić po to, żeby ludzie się nie przerazili
I po to, żeby na przykład przed szczytem NATO lub przed Światowymi Dniami Młodzieży, które to no, prawdopodobnie będą bardzo ważnymi celami z punktu widzenia propagandy islamistycznej, właśnie żeby było takie, a nie wzbudzajmy podejrzeń, bo zrobimy takie małe mikrobomby, to w sumie gawieć się nie wkurzy, bo tylko jedna osoba ranna, ta bomba taka nieudolna, więc powiedzą, nieważne, nieważne, a my już będziemy wiedzieć. I później przed Światowymi Dniami Młodzieży przyjdzie i naprawdę porządnie pierdzielnie. Także to nie ma znaczenia, czy to było to, czy to był ktoś, kto po prostu taki zwykły, normalny, powiedziałbym, niezrzeszony Polak. Wszystko jedno jakiego pochodzenia, czy z dziada pradziada z tych ziem, czy potomek kogoś, kto tu niedawno przyjechał, to nie ma znaczenia. Znaczenie ma to, że ktoś wlał mu do głowy taki jad, który sprawił, że ten człowiek nagle zaczął się nie tyle godzić, co chciał z jakiegokolwiek powodu zamordować innych ludzi. To jest przerażające. Oczywiście dużo wskazuje, a nawet większość wskazuje za tym pierwszym przypadkiem. Tutaj ostatnio pojawiły się artykuły w sieci, że Kraków jest coraz częściej frazą wyszukiwaną w Google'ach po arabsku. Teraz pytanie. Dlaczego Arabowie mieliby przyjeżdżać na Światowe Dni Młodzieży tak po prostu, żeby spotkać się z papieżem? No, Arab z definicji, ktoś kto się porozumiewa w arabika, no z definicji raczej chrześcijaninem nie jest. Z definicji raczej jest muzułmaninem. Tam przecież są takie bardzo poważne obostrzenia, co może spotkać osobę, która zmieniła wiarę i tak dalej, i tak dalej. No, tam raczej nie możemy się spodziewać to przeszty, tak? No i oni nagle zaczynają wyszukiwać Kraków, zwłaszcza w Google Maps. Zaczynają sobie oglądać te uliczki, jak to wszystko wygląda, zaczynają sobie oglądać te podkrakowskie miejscowości, w tym tą miejscowość, w której mają być Światowe Dni Młodzieży. Porażka, przerażające, moim zdaniem tak. I moim zdaniem o tym powinny bardzo mocno grzmiać mainstreamowe media. Powinien się moim zdaniem minister Macierewicz wypowiedzieć, żeby ludzi uspokoić. Powinna być jakaś rzetelna procedura walki z tym wdrożona. Nie jest tak. Oczywiście to nie jest tak, że my Polacy powinniśmy dać się zastraszyć, powinniśmy się bać, bo to cały czas jest dużo mniejsze prawdopodobieństwo, że zginiemy w jakimś zamachu niż to, że złamiemy sobie kolano idąc z żoną do metra. No, natomiast no, dzieją się takie rzeczy. Trzeba po prostu wyciągać z tego wnioski. I tyle. Ach, miałem wam powiedzieć o tych komentarzach, naprawdę przerażających. Bo jakby to ładnie powiedzieć, bo z tych komentarzy wynika tyle, że mainstreamowe media mają rację, że nie grzeją. Bo sądząc po tych komentarzach, które są, to gdyby jakieś mainstreamowe medium spróbowało zrobić duży materiał o tej bombie w autobusie, to by zostali wyśmiani i powiedzieli, że robią panikę, bo nie wiadomo o co chodzi. Przecież nikt nie zginął, to co to za zamach? No nieudany zamach. To wcale nie znaczy, że nie ma zagrożenia, tak? Nie widzicie, jak to się wszystko ładnie układa w jednej linii. Wcześniej było, że niby jesteśmy na liście zainteresowań, a teraz zaczyna być bomba. Co prawda nieudolna, ale jednak. Natomiast te komentarze typu, jaki kraj taka bomba? Jakaś masakra. Dobra, no, jaki kraj taka bomba, no, ha, 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 pierdzielnął komuś garnek, ha, 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 trzeba było nie wynosić tego pakunku, po cholerę to ruszał, ha, 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 no to teraz ten, kto został ranny, to go pozwie, bo gdyby nie wyniósł, to by nie został ranny, tylko by został ranny ktoś w autobusie. Wiecie, w ogóle takie śmieszkowanie na tak poważne tematy, nie poważne dlatego, że ktoś zginął, tylko poważne dlatego, że mamy kolejny krok w stronę niby bycia zieloną wyspą na liście potencjalnych obiektów zamachów terrorystycznych. Dobra, teraz trochę o tym samolocie. O samolocie, no tragiczna sprawa, bo wleciał sobie samolot z Paryża do Egiptu, bodajże do stolicy Egiptu, wszedł w obszar kontroli lotniczej Egiptu, czyli już egipska kontrola lotów go przejmowała, bardzo miło, sympatycznie rozmawiał sobie z kontrolerem, był w bardzo dobrym humorze, nagle bach, zniknął z ekranów, z ekranów w tym sensie, że z radarów, z monitorów zniknął, nie wiadomo co się z nim stało, natomiast coś się musiało stać bardzo, bardzo szybko, ponieważ jak to się eksperci lotniczy bardzo ładnie wypowiadali, nie nadał tak zwanych stres kodów, czyli takich krótkich, bodajże pięciocyfrowych kodów, które mówią co się tam
mniej więcej dzieje. I on nic tego nie nadał, czyli coś było bardzo, bardzo szybkiego. On zniknął z radarów, będąc na wysokości 1100 km, to znaczy, że będący na tak zwanej wysokości przelotowej, zniknął z radaru bardzo nagle, więc cokolwiek się na pokładzie tego samolotu zdarzyło, jeszcze raz, tak, to był Airbus, nie Boeing, tylko Airbus, Airbus A320. Cokolwiek się tam zdarzyło się bardzo, bardzo nagle. Oczywiście mogły to być jakieś przyczyny techniczne, natomiast jak wskazują eksperci, wypadki z przyczyn technicznych zwykle mają miejsca podczas procedury startu lub podczas procedury lądowania. No, na 11 tysiącach kilometrów już raczej się tam nic złego nie dzieje, bo to jest ta najbezpieczniejsza część lotu. On po prostu sobie leci, po prostu sobie sunie. Nie ląduje, nie startuje, nie ma manewrów, nie wysuwa podwozia, nic tego typu rzeczy się nie dzieją, po prostu sobie sunie. Wszystko wskazuje na to, że to był zamach terrorystyczny. Na pewno to nie było porwanie, ponieważ znaleziono fragmenty w pobliżu wyspy Karpatos, tak podaje grecka telewizja, w związku z tym on na pewno spadł do morza i się roztrzaskał. No, pytanie, czy spadał cały do tego morza i się roztrzaskał, czy też roztrzaskał się wyżej i tylko pojedyncze szczątki wpadły, bo nie podano, jak duży fragment znaleziono. Natomiast to nie ma większego znaczenia, ale raczej eksperci się wskazują w tą stronę, że on raczej gdzieś eksplodował. Jakaś była eksplozja w powietrzu, coś spowodowało po prostu wyrwanie dużej dziury w poszyciu, przez co nastąpiła nagła dekompresja i niestety samolot spadł. Szef rosyjskiego FSB, czyli bodajże Federalnej Służby Bezpieczeństwa, to się chyba tak nazywa, mówi wprost, że to był zamach terrorystyczny na stówę, natomiast greckie ministerstwo mówi, że prawdopodobnie był to zamach. I teraz tak, śledztwo oczywiście wykaże, oby, ponieważ zgodnie z tymi międzynarodowymi procedurami, międzynarodowym prawem, Egipcjanie będą prowadzić to śledztwo. A jak może pamiętacie z wywiadu z Dawidem Ozdobą, taki gest... Dwa dni i cisza. Egipcjanie są wybitnie niezainteresowani tym, aby było dużo szumu w mediach w kontekście ewentualnego niebezpieczeństwa wakacji w Turcji. Wakacji w Egipcie. Ponieważ oni z tego żyją. Tam 10% ich PKB pochodzi wprost z turystyki, a w zasadzie pochodziło. Natomiast kolejne procenty PKB pochodzą z tego, iż... Na przykład, pieniądze, hotel ma pieniądze z turystyki. Turysta przywozi na przykład, powiedzmy, $1000, bach, płaci za pobyt i to są pieniądze z turystyki. Ale na przykład, powiedzmy, boy, który wydaje ręczniki na plaży, dzięki temu sobie zarabia te pieniądze i idzie później kupić sobie na przykład arbuza na targu. No i ten arbuz na targu, który kupił sobie ten boy, to już nie jest PKB z turystyki, ale ten boy nie miałby za co kupić, gdyby nie było turysty, prawda? W związku z tym, jak ten boy nie będzie miał za co kupić, to sprzedawca arbuzów też nie zarobi. To nie zarobi również plantator arbuzów i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc Egipt bez turystyki podobno nie istnieje w tej chwili, dlatego oni tak bardzo mocno to walczą. Jestem przekonany, że z tym śledztwem może być bardzo podobnie jak ze śledztwem po tragedii smoleńskiej, bo tak samo jak Rosjanie w sposób ewidentny nie byli zainteresowani rzetelnym śledztwem, byli zainteresowani zwaleniem wszystkiego na stronę polską, najlepiej na pilotów. Tak samo tutaj Egipcjanie będą zainteresowani zwaleniem tego na wszystko, byleby tylko to nie był zamach terrorystyczny, bo oni już przez tą arabską wiosnę, oni już przez to, że dookoła w krajach arabskich są zamachy, oni już przez to wszystko mają dużo mniej turystów. W dodatku ci, którzy jeżdżą, to raczej jeżdżą na zasadzie takiej, są tanie wakacje, to pojadę. Czyli to już jest klient z mniejszym portfelem, który wykupi tańszą wycieczkę, który na miejscu mniej wyda na te przysłowiowe lody, wycieczkę do piramid i tak dalej, i tak dalej. Więc pieniądze jest coraz mniej. W dodatku po zamachu, który
miał miejsce z udziałem rosyjskiego samolotu, no Rosja po prostu zakazała jechać i lotów do Egiptu. Rosjanie wcześniej bardzo często jeździli do Egiptu, bardzo lubili ten kierunek, on był tani, dobry. Tam było pełno Rosjan i to byli dobrzy klienci. Oni widać, że mieli pieniądze, oni w tych najdroższych pokojach siedzieli, oni bardzo szastali pieniędzmi na napiwki. Tam Rosjanie byli niezwykle lubiani. Teraz Putin zakazał i dlatego, tak jak mówił Dawid Ozdoba, oni musieli latać przez jakieś inne kraje, już mniej im się chciało. Teraz wygląda na to, że może Paryż się odetnie, także tam na rzetelne śledztwo nie liczcie. Co jest ciekawe? Ciekawe jest to, że jeszcze żadna organizacja terrorystyczna do tego zamachu się nie przyznała, a to może znaczyć, że to były tak zwane samotne wilki, czyli ludzie, którzy wrośli w określonej atmosferze nienawiści, którym wlano odpowiednio dużo jadu do głowy, że oni nie byli nigdzie zrzeszeni. Po prostu dwóch, trzech, czterech, pięciu kumpli nagle pomyślało, zrobimy coś takiego. Zamordujemy ileś tam ludzi, będzie nam to wynagrodzone w życiu pośmiertnym, że już nawet nie trzeba tego organizacyjnie robić, tylko po prostu ci młodzi ludzie są tak wychowani. Przerażająca rzecz, straszna rzecz. I co? Nic się z tym dalej nie zrobi. No tutaj na początku dziennikarze podkreślali, że to jest straszne, ponieważ on leciał z Paryża do Egiptu, a w Paryżu przecież są bardzo, bardzo wysokie standardy bezpieczeństwa. Przecież to jest Paryż, kraj europejski. Jak tam mogło dojść do tego? Przecież niemożliwe. To są te hajmany. Tak bardzo się tych pasażerów tam za przeproszeniem trzepie, żeby tylko nikt czegoś nie wniósł na pokład. Jak to możliwe? No i tutaj Dziewulski powiedział wprost. Najpierw Bogdan Pliszka, politolog z Politechniki Śląskiej, bardzo mocno sugerował, że to Paryż, to właśnie to się wszystko zgadza. Ponieważ, i on to powiedział tak, no zastanówmy się, kto pracuje na lotnisku w Paryżu. No jakie to są grupy, że coraz więcej i tak dalej. Wyraźnie że była sugestia, że no słuchajcie, pracuje tam kupa muzułmanów, w związku z tym któryś pewnie współpracował. I tyle, taka wprost. Praktycznie to było oczywiste. Natomiast Dziewulski bardzo mocno mówił, że no to praktycznie wprost, że on tak no to ładnie nazwał, że no ci zamachowcy musieli mieć kontakt fizyczny na lotnisku. On to, czyli tak w sposób zawalowany powiedział, że ktoś na lotnisku albo przekazał temu człowiekowi bombę już po kontroli, albo po prostu podrzucił tą bombę do luku bagażowego. Kontakt fizyczny na lotnisku, to jest kontakt fizyczny, to człowiek, że był ich człowiek na lotnisku, czyli że pracował, czyli że podrzucili swojego, no, a na lotnisku to nie jest tak, że może przyjść każdy pierwszy lepszy do pracy, że to musiał być ktoś tam wychowany, urodzony i tak dalej. To jest przerażające. Wygląda na to, że po prostu zamachy terrorystyczne stały się częścią naszej europejskiej kultury, że ubogacenie kulturowe poszło tak daleko, że mamy już kulturę wysadzania się w powietrze. Przerażające jest to. No cóż, no trzeba będzie jak najwięcej z Polski latać. Nie wiem, tyle. Moi kochani, pozdrawiam was bardzo serdecznie. Jeśli da radę, to jeszcze dzisiaj postaram się zrobić plociuszkę. Jeśli nie, mam nadzieję, że mi wybaczycie. To jest bardzo ważny temat. Klasycznie, proszę łapki w górę. Bardzo mocno ich potrzebuję. Bardzo serdecznie proszę o oglądanie pozostałych moich vlogów. Tutaj macie propozycje, więc uważam, że w kontekście tego zamachu w Egipcie, bo to jest de facto zamach w Egipcie, bo zamach na samolot lecący do Egiptu, to właśnie ten wywiad z Dawidem Ozdobą jeszcze raz warto obejrzeć. Bardzo mocny, fajny wywiad. Tyle, kochani, trzymajcie się, do zobaczenia, pa, pa.